To, że na działce niedługo coś powstanie, wiadomo od dawna. Od dawna bowiem na ogrodzeniu wisiała wizualizacja domków szeregowych. Mieszkańcy sąsiadujący z posesją otrzymali także pismo w tej sprawie. Po jakimś czasie jednak gruchnęła wieść, że to nie zabudowa szeregowa dla 5 rodzin, a blok dla 26 ma powstać w tym miejscu. To mieszkańcom Kwiatowej nie podoba się. Jest szok, bo takie pani widzi, ulica Kwiatowa ma 25 domów. To jest taka sprawa, że jakby ktoś na siłę wrzucił drugą ulicę w to miejsce. Problem polega na tym, że nasze jakieś takie warunki, które mamy tutaj, zupełnie zmienią się. I to dotyczy głównie tych domów, które mamy wokół tej inwestycji planowanej. Stąd też petycja, którą skierowali do Urzędu Miasta. W odpowiedzi otrzymali prośbę o wykazanie tytułu prawnego, bowiem tylko ci mieszkańcy, którzy go wykażą, mogą być stroną w sprawie. A chodzi o zakwestionowanie nowych warunków zabudowych, które miasto zaakceptowało, wydając decyzję. O sprawdzenie, czy jest poprawna, burmistrz poprosił członków Komisji do Spraw Ładu Przestrzennego w mieście. Mam na to jakby potwierdzenie, że została wydana prawidłowość. Jeśli chodzi o przyjęcie kryteriów, założeń, obszaru do analizy, została wydana prawidłowo. No, innym faktem jest to, że jest to nietypowy budynek w innej zabudowie, ale cały przyjęte wszystkie elementy prawa, które muszą być w takiej decyzji uwzględnione. Pierwsza decyzja o warunkach zabudowy zakładała, że budynki, które powstaną na spornej posesji, nie mogą być wyższe niż 9 metrów i decyzja ta obejmowała zarówno zabudowę jednorodzinną, jak i wielorodzinną. Druga decyzja dopuszcza wysokość 9,5 metra i również obejmuje zabudowę wielorodzinną. Burmistrz zaznacza, że jeśli mieszkańcy nie wykażą wspomnianego tytułu prawnego i nie będzie mógł decyzji zmienić, mieszkańcom pozostanie odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.